Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Kawa z prawnikiem. Temat dzisiejszy to wypowiedzenie warunków pracy lub płacy. Ze mną mój gość, pani Anna Borysewicz, adwokat. Dzień dobry, pani Anno. Dzień dobry. Pani Anno, wypowiedzenie warunków pracy lub płacy, czyli tak zwane wypowiedzenie zmieniające. W jakich sytuacjach pracodawca może zastosować takie wypowiedzenie? Zacznę od tego, że wypowiedzenia zmieniającego może dokonać właśnie wyłącznie pracodawca, wtedy, kiedy chce pogorszyć pracownikowi istotne warunki zatrudnienia, czyli te dotyczące jego stanowiska pracy, miejsca jej wykonywania, wynagrodzenia oraz jego poszczególnych składników, a także wymiaru czasu pracy. Najczęściej, przynajmniej z mojej praktyki tak to wynika, pracodawcy sięgają po to narzędzie z kodeksu pracy, gdy dochodzi do obniżenia produkcji, gdy chcą zreorganizować zakład pracy albo zlikwidować dane stanowisko pracy. W tym trybie, czyli w trybie wypowiedzenia zmieniającego, nie można jednak dokonać zmiany rodzaju umowy o pracę, na przykład z bezterminowej na czas określony. Tutaj koniecznie trzeba zawrzeć albo porozumienie zmieniające, albo nową umowę o pracę. Istotne jest także, że wypowiedzenie zmieniające wymaga zachowania formy pisemnej. I występują cztery elementy charakterystyczne, które są wspólne dla wszystkich rodzajów umów o pracę. Mianowicie, po pierwsze, w takim wypowiedzeniu trzeba podać warunki zatrudnienia, które podlegają zmianie, tak? Które podlegają zmianie, tak. Po drugie, trzeba wskazać konkretnie zaoferowane nowe warunki pracy lub płacy. Po trzecie, trzeba pouczyć pracownika o tym, że ma on prawo odmowy przyjęcia zaproponowanych warunków zatrudnienia przed upływem połowy okresu wypowiedzenia. Bo jeżeli tak się nie stanie, jeżeli nie zareaguje, to taka sytuacja będzie poczytana za zgodę na nowe warunki zatrudnienia. I ostatni element wspólny to pouczenie o prawie pracownika do złożenia odwołania od takiego wypowiedzenia do sądu pracy w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania. Jeżeli chodzi o umowę na czas nieokreślony, to tutaj jest jeszcze jeden dodatkowy konieczny element. Mianowicie w takim wypowiedzeniu trzeba zawrzeć przyczynę dokonania tego wypowiedzenia, która musi być konkretna, rzeczywista i prawdziwa. Jeżeli chodzi o, jeszcze jedno zdanie, tak. Jeżeli chodzi o ten konkretny rodzaj umowy, czyli umowy bezterminowe, to przed wręczeniem takiego wypowiedzenia obowiązkiem pracodawcy jest również skonsultowanie zamiaru dokonania tego wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową. Oczywiście zakładając, że taka organizacja działa u pracodawcy. Jeżeli nie, to oczywiście ten warunek nie podlega spełnieniu. Czyli tak naprawdę to wypowiedzenie warunków pracy i płacy dotyczy najczęściej, tak jak pani powiedziała, tych czterech aspektów. Ja myślę, że najczęściej pewnie to jest zmiana warunków finansowych, jak to wygląda i zazwyczaj w dół. Tak, dokładnie. I jeszcze chciałam, jeżeli można dopowiedzieć jedną rzecz, to w trakcie wypowiedzenia zmieniającego pracodawca może, ale nie musi, bo to jest jedynie prawo, a nie obowiązek pracodawcy, zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do końca okresu wypowiedzenia. Czyli gdy pracodawca skorzysta z tej opcji, to wówczas w tym okresie pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, ale nie pojawia się w firmie. Pani Anno, ile wynosi okres takiego wypowiedzenia i czy jest długość tego okresu wypowiedzenia zmieniającego, czy ona jest zasadna od rodzaju umowy, jaka jest zawarta pomiędzy pracodawcą a pracownikiem?
Okres wypowiedzenia zmieniającego jest dokładnie taki sam jak wypowiedzenia definitywnego, czyli przy umowach na okres próbny wynosi on 3 dni robocze, gdy próba trwała maksymalnie 2 tygodnie, tydzień, gdy próba wynosiła ponad 2 tygodnie, ale trwała mniej niż 3 miesiące i 2 tygodnie, gdy próba wynosiła 3 miesiące. Jeżeli chodzi o umowy na czas nieokreślony oraz umowy na czas określony, to okres tego wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, miesiąc, gdy pracował co najmniej 6 miesięcy, ale krócej niż 3 lata i 3 miesiące, gdy pracował co najmniej 3 lata. Pani Anno, ile razy pracodawca w okresie jednego zatrudnienia może zastosować takie wypowiedzenie, czyli może zmienić te warunki pracy lub płacy? Generalnie w tym zakresie nie ma żadnych ograniczeń. Dopuszczalna jest taka sytuacja, kiedy pracodawca wręcza pracownikowi wypowiedzenie zmieniające kilka warunków zatrudnienia, czyli tak na też przykład można, tak, tak też można, czyli na przykład obniżające wynagrodzenie, zmieniające stanowisko, pracy, wymiar czasu pracy. Tutaj istotna kwestia jest taka, że jeżeli pracownik zgadza się na te nowe warunki zatrudnienia, to musi on zaakceptować je wszystkie, a nie tylko niektóre z nich. Bo jeżeli na przykład zaakceptuje tylko jedno z trzech, to wtedy jego wypowiedzenie zmieniające przekształci się w definitywne, czyli z końcem okresu wypowiedzenia jego umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu. Czyli, sekundę, bo ja chciałam wyjaśnić jedną rzecz. Jeżeli szef zaskakuje, że się tak wyrażę, pracodawca przychodzi do pracownika i mówi, chciałbym ci zmienić, tak jak mówimy, twoją pensję. Kładzie wypowiedzenie zmieniające, rozpoczyna się ten okres tego wypowiedzenia zmieniającego. Jeżeli pracownik w tym momencie nie zgodzi się na te nowe warunki, to oznacza, że przestaje być pracownikiem? Nie. Z końcem okresu wypowiedzenia zmieniającego? Tak. Z końcem okresu wypowiedzenia tak. Za chwileczkę do tego dojdziemy. Możliwa jest także sytuacja, kiedy pracodawca wręcza temu samemu pracownikowi wypowiedzenie zmieniające jedno po drugim. Jak najbardziej jest to prawidłowe, przy czym tutaj jest jedna uwaga dla pracodawców. Mianowicie, gdy wypowiedzenie zmieniające przekształci się w definitywne, to drugie albo kolejne i pracownik odwoła się do sądu pracy, to sąd w toku procesu będzie badał, czy to drugie albo kolejne wypowiedzenie zmieniające nie nosiło czasem znamion szykany, czyli czy tak naprawdę nie zmierzało ono do pozbycia się niewygodnego pracownika. Ale generalnie jest to dopuszczalne. Pani Anno, co może zrobić pracownik, który otrzymuje wypowiedzenie zmieniające? Jakie on ma możliwości? W takiej sytuacji pracownik może zareagować dwojako. Pierwszy sposób to jest odmowa przyjęcia zaproponowanych warunków zatrudnienia. Ta odmowa może nastąpić w dowolnej formie, na przykład mailowej. Pracownik powinien złożyć oświadczenie o odmowie w 2 terminach. Pierwszy termin, i to jest generalna zasada, przed upływem połowy okresu wypowiedzenia i ta połowa okresu wypowiedzenia musi być wskazana konkretnie. Dzień, miesiąc, rok. Przez pracodawcę musi być wskazane na tym wypowiedzeniu. W wypowiedzeniu zmieniającym, tak. I drugi termin, do końca okresu wypowiedzenia, ale to tylko w sytuacji, w której to wypowiedzenie zmieniające nie zawiera pouczenia pracownika o tym, że w ogóle on ma prawo odmówić przyjęcia tych nowych warunków zatrudnienia. To taka informacja powinna być zawarta w wypowiedzeniu zmieniającym, i musi być też dodatkowo określony rygor, czyli skutek upływu tego terminu. Czyli to, że jeżeli pracownik nie zareaguje przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, nie złoży żadnego oświadczenia, to taka sytuacja będzie traktowana jako zgoda na nowe warunki zatrudnienia. Tego dotyczy moje następne pytanie, pani mecenas. Jakie są skutki właśnie braku reakcji pracownika? Jeżeli pracownik nie zareaguje w tym terminie, o którym powiedziałam, wówczas będzie to
oznaczało zgodę na nowe warunki zatrudnienia i jego stosunek pracy po upływie okresu wypowiedzenia będzie trwał nadal już na tych nowych zasadach, tych wynikających z wypowiedzenia zmieniającego, czyli do końca okresu wypowiedzenia obowiązują stare zasady, a po upływie tego czasu nowe wynikające z wypowiedzenia zmieniającego. Drugi sposób reakcji pracownika po tym, kiedy on otrzymuje wypowiedzenie zmieniające, to akceptacja warunków zatrudnienia, na przykład mailowa. I ta akceptacja może przybrać dwojaką postać. Pierwszą wyraźną, czyli na przykład mailową, czyli pracownik pisze do pracodawcy, że zgadza się na warunki, na warunki zatrudnienia wynikające z wypowiedzenia zmieniającego. I taka akceptacja wyraźna może nastąpić do końca okresu wypowiedzenia. I druga postać akceptacji to akceptacja dorozumiana, która oznacza brak odmowy przyjęcia warunków zatrudnienia. To jest ten brak reakcji, o którym Panie mówiłyśmy. Panie Mecenas, czy są sytuacje, w których pracodawca nie ma prawa zmienić warunków pracy lub płacy? Tak, są takie przypadki na gruncie kodeksu pracy. Mianowicie takie przypadki dotyczą sytuacji, kiedy pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym albo nie ma go w pracy z powodu innej usprawiedliwionej nieobecności, bo na przykład przebywa on na zwolnieniu lekarskim. Taki zakaz nie może być także wręczony pracownikowi w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego albo tacierzyńskiego, chyba że ogłoszono upadłość albo likwidację pracodawcy. Takie wypowiedzenie nie ma także zastosowania do sytuacji, kiedy pracodawca zmienia nieistotne warunki zatrudnienia, czyli na przykład gdy tylko chce dokonać modyfikacji nazwy stanowiska pracy. Nie wolno też wręczyć takiego wypowiedzenia pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, chyba że temu pracownikowi przysługuje prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, albo ogłoszono upadłość bądź likwidację pracodawcy, albo pracodawca zmienia zasady wynagradzania ogółu pracowników, albo tylko tej grupy, do której dany pracownik należy, albo gdy i jest to stwierdzone orzeczeniem lekarskim, pracownik utracił zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy, albo zachodzi inna, niezawiniona przez niego przyczyna utraty uprawnień do wykonywania tej pracy. Panie Mecenas, a co w przypadku, kiedy nie ma porozumienia pomiędzy pracownikiem a pracodawcą? Czyli pracodawca mówi, taka jest moja decyzja, zmieniam, pracownik mówi nie, ale czuję się pokrzywdzony, bo tutaj też jest wyjście z sytuacji, przynajmniej próba. Oczywiście. Taki pracownik, zacznę od tego, że wypowiedzenie przekształci się, wypowiedzenie zmieniające przekształci się w wypowiedzenie definitywne. Pracownik będzie miał prawo odwołania się od tego wypowiedzenia do sądu pracy w ciągu 21 dni od otrzymania wypowiedzenia zmieniającego. I w zależności od rodzaju umowy będzie miał różne roszczenia. Przy umowach na czas nieokreślony taki pracownik będzie mógł domagać się albo przywrócenia poprzednich warunków zatrudnienia, albo wypłaty odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, ale każdorazowo wysokość takiego odszkodowania nie może być niższa od wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, czyli na przykład jeżeli strony w umowie o pracę ustalą dłuższy okres wypowiedzenia, bo na przykład na 6 miesięcy, a nie 3 miesiące, to odszkodowanie będzie się należało w wysokości wynagrodzenia właśnie za 6 miesięcy, a nie za 3 miesiące. Pani Anno, bardzo dziękuję za te wyczerpujące informacje. Kończymy dzisiejszą kawę z prawnikiem. Zapraszam na kolejny program już za tydzień. Zapraszam również do kontaktu na kawa z prawnikiem @plock.tv.
Moim gościem była pani Anna Borysewicz, adwokat. Rozmawialiśmy na temat wypowiedzenia warunków pracy lub płacy. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję, do widzenia.